Wieczór, witamy Was bardzo serdecznie, tych, którzy z nami są na Click Meetingu, Wy jesteście jako pierwsi, bo ja dopiero ustawiam transmisję, ponieważ transmitujemy również na Facebooka. Dobry więc wieczór. Standardowo zacznę od pytania, czy nas widać, czy nas słychać, powiedzcie nam i już zaraz Wam powiem, kto dzisiaj ze mną w ten poniedziałek jest. Można napisać na czacie. Dokładnie. Powiedzcie nam na czacie, tak będziemy mieć pewność. Pani Justyna powiedziała, że tak. Super. To nas widać i słychać, czyli nadajemy. Nadajemy, to świetnie. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jakby webinar dość nietypowy na Mentorowe Inspiracje, aczkolwiek zdarzały nam się takie webinaria, gdzie mieliśmy tematy typowo nietikowe, aczkolwiek na co dzień robimy dojść do tego tiku, czy kodowania, czy innych, to dzisiaj, słuchajcie, z nami jest Mariusz Bąberski. To jest po pierwsze dyrektor w firmie EduExpert i tak też bywał u nas gościem, chociażby razem z Moniką Piechowicz czy z Gabrysią się pojawia, ale Mariusz jest nie tylko dyrektorem, ale przede wszystkim, słuchajcie, Mariusz jest terapeutą i psychologiem. Tak więc prowadzi swoją praktykę psychologiczno-terapeutyczną i jakby cały czas zawodowo jest w tym temacie aktywny. I dzisiaj przygotowaliśmy specjalnie dla Was taki, mam nadzieję, interesujący temat. Na pewno Was zainteresował, skoro do nas dołączyliście. Słuchajcie, strach tak będzie trochę jak horror, mimo że Halloween za nami. Stres, napięcie, lęk. Codzienność każdego nauczyciela. No i troszeczkę w tym jest, tak, bo nasza praca jest rzeczywiście wysoko stresująca. Teraz tym bardziej chyba w edukacji zdalnej, kiedy każdy z nas, Mariuszu, musiał poznać nowe narzędzia, przestawić się na zupełnie troszeczkę inny tryb pracy. I to na pewno te pierwsze lekcje zdalne u nas, tak, wywoływały ten stres. Napięcie towarzyszy w ogóle w tej pracy, wydaje mi się, nieustannie, bo nigdy nie wiesz, co cię spotka. Bardzo dużo trafia się z sytuacji takich, które są dla nas dość uciążliwe, czy chociażby czasami w kontaktach z rodzicami, czy rozwiązywanie trudnych problemów, czy takie rzeczy jak chociażby mediacje, bo nauczyciele często z pedagogami są takimi mediatorami, no i oczywiście lęk przed nieznanym. Zmiany ministra, zmiany podstaw programowych, zmiany nieustanne, zmiany w edukacji, bo chciałbym zwrócić uwagę, my nie jesteśmy polityczni, ale naprawdę jeżeli chodzi o edukację, to tych ministrów dość sporo nam się przez te lata przewinęło i tych zmian takich też uważam, że mamy naprawdę całkiem sporo, więc praca narażona i obciążona tak naprawdę wieloma takimi niezbyt dobrymi cechami. No i właśnie, czasami jest tak, że nie wiemy, jak tu wyjść z tego i ta spirala się nakręca i brakuje nam takiego chyba oddechu, wytchnienia, tak? Czy chociażby takiego spokoju, szczególnie to widać, przynajmniej u mnie. Czy będzie, zaraz Bożena ci odpisze, dobrze? Na czacie. I tutaj właśnie o to, szczególnie przed na przykład końcem semestru czy końcem roku, tak? Takie nerwowość, taki ten, a to styczeń już coraz bliżej, zaraz po świętach, prawda? Na tym, tak więc słuchajcie, ja już przestałem mówić, oddaję Was. Dobrze mówisz, wymieniłeś taki wstęp, żeby ten, bo ja liczę na to, że ty mi poradzisz teraz, co tu robić, prawda? To może się zamienimy, po prostu już się tak wyedukowałeś na tych naszych spotkaniach, że myślę sobie, że spokojnie sobie z materiałem poradzisz. No, tak. Bardzo, bardzo miło słyszeć, ale aczkolwiek będę się trzymał jakby idei tego chociażby webinaru, czyli mentorowych inspiracji, które od ponad 3 lat z nami są i oddaję głos ekspertom. A ja mam ten zaszczyt, że w pierwszym rzędzie zawsze mogę się uczyć i być tutaj z Wami. Mariusz, dzięki. Sylwester, liczę jak zwykle na twoje wsparcie w kontekście monitorowania ewentualnych pytań, więc jakby się coś działo, to pisz, będziemy tutaj wspólnie ten wieczór tak naprawdę prowadzić. Dobry wieczór, tutaj Sylwester mnie bardzo szumnie, za co mu dziękuję, przedstawił. Rzeczywiście nazywam się Mariusz Bąberski i na co dzień występuje w takich rzeczywiście dwóch rolach.
W jednej roli to jest praca w firmie EduExpert, czyli takie wydawnictwo multimedialne, które Państwo, część Państwa, mam nadzieję wszyscy, kojarzycie z takich rozwiązań jak Matematyka bez reszty, czy Metoda projektu, czy Science Lab. Możecie Państwo sobie spokojnie poczytać na ten temat trochę więcej na eduexpert.eu. Natomiast taką drugą częścią, bardzo dużym kawałkiem mnie i mojego życia jest tak naprawdę bycie psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą EMDR. Też jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, czyli w nurcie, w którym czuję się najlepiej, jestem w trakcie kształcenia, tak samo i w terapii EMDR. Tutaj zachęcam Państwa po prostu do zrzucenia okiem na te nurty, czy też powiedzmy obszary, którymi się zajmuję. I dzisiaj, tak jak Sylwester powiedział, porozmawiamy sobie troszkę więcej na temat stresu, lęku, napięć, a tak naprawdę to powiem Państwu szczerze, że może nie tyle jakoś bardzo o teorii, ale bardziej o praktyce. Tutaj jest taka sztabka złota. No dobra, nie jest to sztabka złota, nie jest aż tak dobrze, natomiast jest to pewna forma takiego notatnika. I ten notatnik chciałbym, żeby Państwu symbolizował jakąś wiedzę, jakąś myśl, jakieś narzędzie, o którym sobie dzisiaj nie tylko powiemy, ale przede wszystkim, które będę chciał, żebyście Państwo sami doświadczyli. Tak, czyli teraz tak cyfrowo przekazuję Państwu taki notatnik, mam nadzieję, że Państwo sobie go wzięli i żebyście w każdym momencie, jak będzie dla Was to wartościowe, to sobie tam zapisali gdzieś taką jakąś myśl, czy to narzędzie, które będzie dla Was wartościowe. I teraz takie podstawowe BHP. Po pierwsze, jak rozmawiamy o lęku, o stresie, to bardzo przyda nam się trochę wody. Dlaczego? Zaraz Państwu powiem. Natomiast woda zawsze się przydaje w kontekście radzenia sobie ze stresem, z lękami, z różnego rodzaju napięciami. Ja również taką wodę posiadam, aby swój autonomiczny układ nerwowy uspokoić i dać mu znać, że nie jestem w żadnej sytuacji zagrożenia, tylko spokojnie mogę prowadzić webinar, razem z Państwem przejść przez nasz materiał wspólnie. Kolejną rzeczą, którą zachęcałbym Państwa, jeżeli jeszcze nie macie gotowy, no to właśnie jakiś notatnik. Oczywiście nasz złoty notatnik, mam nadzieję, do Państwa dopłynął, natomiast przez falę internetu, natomiast rzeczywiście taki realny notatnik też może się przydać, do czego też zaraz sobie powiemy. Kolejna rzecz to oczywiście długopis. No i Szanowni Państwo, tak jak nie wiem, czy wszyscy Państwo pamiętacie, czy też widzieliście na filmie, który stworzyłem z zaproszeniem, chciałbym, żebyście wzięli, przygotowali sobie albo poprosili któregoś z domowników, albo samodzielnie, dosłownie chwileczkę, poszli po jakiś owoc, po jakiś malutki owoc, może to być, nie wiem, cokolwiek, może być to orzech, coś takiego małego, co potem możemy sobie wspólnie skonsumować, ale nie tak od razu, tylko powoli. Powoli, a to za chwilę się dowiemy dlaczego. Więc myślę sobie, że takie podstawowe BHP mamy coś, co będzie nam pilnować czasu, czyli fajna klepsydra, będzie pilnować mnie, żebym się za bardzo nie rozgadał i zaczynamy, wchodzimy do meritum. Tak jak Sylwester powiedział, no zdecydowanie jakby jesteśmy w czasie, kiedy taki lęk, strach, różnego rodzaju napięcie, stres, no jest wszechobecny. Tak jak tutaj rzeczywiście Sylwester zauważył, te zmiany, które się no cały czas dzieją, to taka niepewność jutra, to takie poczucie, czy sobie poradzę, taka myśl się pojawia się jakiś lęk, jakieś napięcie, prawda? To wszystko gdzieś tam się w nas wszystkich tak naprawdę, nazwijmy to kolokwialnie, mieli. I każdy z nas ma takie doświadczenie, że kurczę, no nie wiem, co będzie, jak ja sobie poradzę. I teraz szukamy różnych strategii, jak sobie z tym radzić. I teraz przechodząc już do takiego takiej podstawowej rzeczy, to jest ważne, abyśmy sobie wytłumaczyli, jaka jest różnica między lękiem a strachem.
Tutaj macie Państwo wyjustowane takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście wielu psychologów i terapeutów trochę się gdzieś tam boksuje na poziomie semantyki, jaka jest różnica pomiędzy lękiem a strachem. Ja tutaj postarałem się zebrać takie moim zdaniem najistotniejsze rzeczy. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli ja jestem w stanie rozpoznać, czy ja jestem w strachu, czy ja jestem w lęku, to ja jestem w stanie też odpowiednio zareagować. Mianowicie, pytanie do Państwa, czy strach bądź lęk, powiedzmy, jest naszą naturalną reakcją, czy nie jest? Jak Państwo myślicie? Patrząc na te dwie różnice, czy to są nasze naturalne reakcje, czy to są nasze nienaturalne reakcje? Jest. Pan Robert mówi, że jest. Tak jest. Strach, lęk. O właśnie, tutaj pan Robert, rzeczywiście to jest nasza naturalna reakcja obronna. I teraz bazując na tej informacji, niewątpliwie w momencie, kiedy na przykład jesteśmy skonfrontowani z niedźwiedziem w lesie, no to nie wiem jak Państwo, trochę tam ćwiczyłem swojego czasu, ale no nie czuję się w takiej, że tak powiem, sile, aby móc tutaj się nie wystraszyć. Czyli strach to jest taka emocja, to jest takie odczucie, uczucie, które pojawia się w momencie bezpośredniego zagrożenia życia, no i to nas mobilizuje. Automatycznie przechodzi przez autonomiczny układ nerwowy informacja do naszego organizmu. Musimy mobilizować organizm do tego, żeby uciec. Możemy też podjąć walkę, powodzenia w kontekście niedźwiedzia, bądź ewentualnie nastąpi system zamrożenia. To jest jakby dłuższa dyskusja na temat samych tych systemów obronnych, natomiast ogólnie rzecz biorąc strach mobilizuje nas do działania. I to jest jak najbardziej prawidłowa, normalna reakcja, której nawet byśmy oczekiwali w takiej sytuacji, prawda? No i tak, i ten strach się pojawia, jesteśmy w kontekście niedźwiedzia, zaczynamy uciekać. Co się dzieje? Nasz umysł zawęża swoje pole widzenia i jedyne, co widzimy w tym momencie, to jest przede wszystkim ucieczka. Uciekam, mój organizm nie zajmuje się w tym momencie innymi czynnościami funkcji poznawczych, na przykład nie zastanawia się, być albo nie być, Litwa ojczyzna moja, nie cytujemy w tym czasie. W tym czasie przede wszystkim koncentrujemy się, pełna nasza uwaga jest na tym, aby uciekać, aby nasze zmysły pomogły nam w rozpoznaniu potencjalnego zagrożenia i wzbudzeniu w nas poprzez między innymi kortyzol tyle energii, na tyle, na ile to jest możliwe, aby uciec. I w tym samym momencie wracamy teraz na chwilę do wody. Woda jest nam o tyle potrzebna w sytuacji, kiedy zarówno odczuwamy strach, jak i lęk, ponieważ naturalną reakcją w sytuacji stresowej, czyli wtedy, kiedy jesteśmy skonfrontowani z jakąś trudnością w bezpośrednim, bądź tak jak w lęku, w bardziej takim wyobrażeniowej sytuacji, do czego przejdziemy za chwilę, naturalną rzeczą jest to, że nasz organizm, nazwijmy to, skupia się na tym, aby przetrwać, a woda w tym momencie, czy też wydzielanie śliny, nie jest aż tak bardzo potrzebne. Tak, utopimy w niej niedźwiedzia. To jest ciekawa myśl, rzeczywiście, natomiast no myślę, że potrzebowalibyśmy bardzo dużo tej wody, aby niedźwiedzia utopić w wodzie. Nie będziemy topić niedźwiedzia, natomiast będziemy trochę hakować nasz system autonomiczny poprzez dawanie mu znać, jestem bezpieczny. To, co ja teraz interpretuję, na przykład tak jak teraz, jestem w jakiejś roli eksperta, ogląda kilkaset, może z czasem kilka tysięcy, życzymy sobie tego, osób, mój organizm się mobilizuje, jest w stanie nadaktywności. Natychmiastowo, nie wiem jak Państwo, ale ja również, w sytuacji takiego wzmożonego uczucia takiej mobilności, takiego wzmożenia aktywności, natychmiastowo zasycha w gardle. Więc woda, bardzo proste narzędzie,
krótki oddech, daję znać organizmowi, że jestem bezpieczny i mogę spokojnie funkcjonować. To jest taka prosta rzecz, natomiast niesamowicie dobrze działa. Dosyć podobnie jest w kontekście oddechu, a dokładnie przepony. Już nie wchodząc tak naprawdę w konkretnie teorię strachu, napięcia czy lęku, bardzo istotne jest to, abyśmy zwracali uwagę na nasz oddech. W sytuacji napięcia nasz oddech staje się taki bardzo płytki, bardzo rytmiczny, bardzo szybki, no po to, żeby ten tlen jak najszybciej do nas dopłynął, żeby dał energię. Problem polega na tym, że jeżeli my jesteśmy w takim napięciu, w tym stresie zbyt długo, czyli jeżeli jesteśmy w napięciu, w stresie, potem jeszcze wcześniej zaczyna się gdzieś po drodze lęk, czyli byliśmy w jakiejś sytuacji, w tym momencie strach jakby zrobił swoje, ale ten strach przechodzi nam w lęk, czyli on się zaczyna, tak my to nazywamy, rozlewać, on trwa długo, jest długotrwały, pojawia się stres, to niestety te czynności poznawcze nadal są na poziomie zawężonego pola. My będziemy szukać różnych zagrożeń i co więcej potwierdzeń tego, że jesteśmy w zagrożeniu. Czyli nasz umysł, jego podstawową funkcją jest oczywiście przede wszystkim nas chronić. Więc jeżeli, nazwijmy to, jesteśmy w stresie długofalowym, ten kortyzol nie zostanie obniżony naturalnie, on zostanie w naszym organizmie i będzie cały czas go motywował, no to niestety organizm, który jest cały czas w napięciu, cały czas w lęku, no nie może funkcjonować prawidłowo, bo ten mechanizm obronny zaczyna nas po prostu atakować. Dlatego takie proste rzeczy, które za chwilkę sobie powiemy, pomogą Państwu, które to są techniki, narzędzia stosowane bardzo szeroko w terapii. Ja osobiście też je stosuję razem z moimi pacjentami. Część z nich jest również stosowanych w zakładach różnego rodzaju psychiatrycznych, również z osobami ze stanami paniki oraz napadów lękowych. Więc to są techniki sprawdzone. Natomiast tu się pojawia nasz złoty notes. Techniki technikami, ale żeby one mogły działać, to trzeba je stosować. Więc poza wiedzą trzeba samemu zacząć pracować. No ale teraz pytanie, nad czym i co trzeba zrobić? To taką podstawową odpowiedzią przychodzi do nas model ABC Alberta Ellisa oraz Arona Becka. Tutaj widzę, że internet mi poprawił, Aleja Berta. No, nic mi nie wiadomo na ten temat, aby była jakakolwiek Aleja Berta. Jest to Albert Ellis i Aaron Beck. Przepraszam, dwóch ojców założycieli nurtu poznawczo-behawioralnego. I oni coś zauważyli. Ale co zauważyli? To zaraz, mam nadzieję, Państwo zobaczycie. Macie już tutaj Państwo model ABC, ale zanim go sobie omówimy, to chciałbym Państwu przeczytać krótką historię, która jest zawarta w książce Petera Lewina Uleczyć traumę. I o, chciałbym, żebyście Państwo zamienili się na chwilę w słuch, zamknęli oczy, jeżeli to jest możliwe, a jak nie, to uważnie wsłuchali się w swoje myśli, emocje, co mówi Państwa ciało, no i też jak na to reagujecie, co chcielibyście z tym zrobić, co teraz usłyszycie. Jest to krótka historia i zaraz sobie porozmawiamy, co z niej wynika. Wyobraź sobie, że masz dziś urodziny. I chociaż jest to szczególny dzień, czujesz się samotny. Ponieważ nie chcesz być sam, postanawiasz pójść do kina. Już chcesz wychodzić, sprawdzasz, gdzie masz portfel i zauważasz, że go nie ma. Co czujesz? Jaka automatyczna myśl do ciebie przychodzi? Jakie pojawiają się emocje z tym faktem? Może coś się pojawia w ciele? Daj sobie czas, żeby prześledzić swoje uczucia, doznania, obrazy i myśli. Jak źle się czujesz? Gdzie to czujesz w ciele? Zazwyczaj przeżywamy doznania w obszarze splotu słonecznego, klatki piersiowej i krtani. Czy czujesz jakieś napięcie, a może robi ci się inaczej, jakoś niedobrze?
czy się pocisz, czy robić się gorąco, czy zimno, czy jest jakiś obszar, w którym czujesz się niepewny lub niestabilny. Zauważ, jak zmieniają się twoje odczucia, gdy się nimi zajmujesz. Czy ich intensywność wzrasta, czy się zmniejsza? Czy napięcie puszcza, czy zmienia się temperatura dłoni? Gdy się znów uspokajasz, czy przechodzi ci do głowy myśl: och, może zostawiłam portfel w drugim pokoju? Wyobraź sobie, że idziesz tam i sprawdzasz. Przeszukujesz różne miejsca, w których mogłeś go zostawić. Jak się czujesz? Ponieważ go nie znajdujesz, zaczynasz działać chaotycznie. Skieruj swoją uwagę znów do wnętrza i daj sobie czas, żeby poczuć doznania w ciele, uczucia i myśli. Teraz robisz się nieco powolniejszy. Twoje myśli stają się trochę jaśniejsze i zaczynasz działać metodycznie. Czy jest w szufladzie? A może zostawiłem go na stole, gdy podszedłem do drzwi, ale potem poszedłem do łazienki? A może zostawiłem go w łazience? Gdy to sprawdzasz, przerywa ci dzwonek telefonu. Podnosisz słuchawkę. To jest znajoma, która mówi, że zostawiłeś u niej portfel. Oddychasz z ulgą. Poczuj to. I zauważ uśmiech, gdy pomyślisz, jak chaotyczny byłeś przed chwilą. Znajoma mówi, że niedługo musi wyjść, ale poczeka na ciebie, jeśli zaraz przyjdziesz. Wychodzisz natychmiast z domu. Poczuj w nogach, jak szybko idziesz. Pukasz do drzwi, ale nikt nie odpowiada. Pukasz ponownie, znów nie ma żadnej reakcji. Zaczynasz się zastanawiać, czy się nie spóźniłeś i zaczynasz się trochę irytować. Przecież powiedziała, że zaczeka, jeśli przyjdziesz natychmiast. Gdzie czujesz irytację? Jakie to jest odczucie? Jakie myśli się pojawiają? Daj sobie czas, żeby zaobserwować różne wrażenia, tak jak to robiłeś poprzednio. Jak przeżywasz zirytowanie? Gdzie je czujesz? Z czym możesz porównać to uczucie? Z głębi domu słyszysz przytłumiony głos swojej znajomej. Mówi, że masz wejść, otwierasz drzwi, jest zupełnie ciemno. Powoli odnajdujesz drogę w ciemności. Przechodzisz przez korytarz, zauważ, jakie masz odczucia w ciele, gdy w ciemności idziesz po omacku i próbujesz przejść w głąb domu. Raz jeszcze wołasz swoją przyjaciółkę po imieniu, ale przerywa ci chór rozradowanych głosów: niespodzianka! Co teraz czujesz w ciele i co dzieje się w twojej głowie, gdy staje się dla ciebie jasne, że chodzi tu o niespodziankową imprezę z okazji twoich urodzin? Przyjaciele zorganizowali dla ciebie urodzinowe przyjęcie i podkradli ci portfel, żeby cię tu zwabić. Zauważ, co czujesz w dłoniach, w ciele, w brzuchu i zwróć uwagę na myśli i obrazy, które przy tym powstają. Jak się czujecie po tej historii? Peter Lewin. Uleczyć traumę. Polecam. Jak się czuliście w trakcie czytania tej historii, tych zwrotów akcji, myśli? Może tu ten portfel, może tam ten portfel, może coś się zgubiło. Czy zauważyliście różnicę za każdym razem, kiedy pojawiała się zmiana narracji dotycząca tej sytuacji? Jestem ciekaw waszego zdania. Cały czas czekamy. Natomiast ja będę czekał na wasze opinie, jak się czuliście w trakcie tego czytania. Część reakcji organizmu podobna u każdego w nas w przypadku zagubienia przedmiotów. To na pewno, zdecydowanie. Jestem ciekaw, jak się czuliście, jak zwracaliście uwagę na to, jak się czuło wasze ciało, jakie przychodziły emocje, co chcieliście z tym zrobić, prawda? Zobaczcie, każda sytuacja, w
której się znajdujemy, zgodnie z tym modelem Alberta Ellisa i Aarona Becka, według tych panów, którzy oparli swoją hipotezę na Sokratesie, który twierdził, że każda sytuacja jest tak naprawdę obiektywnie bez emocji. Jest sytuacją kompletnie czystą. Tylko nasza automatyczna myśl, nasze myślenie o tej sytuacji uruchamia emocje, a znowu emocje uruchamiają ciało i zachowanie. Jakbyśmy sobie to lepiej rozrysowali troszeczkę więcej, okazałoby się, że tak naprawdę to jest to bardziej w postaci takiej kajzerki, gdzie na górze mamy automatyczną myśl, emocje, ciało, behawior, a każda z tych części jest ze sobą połączona. Oznacza to, że może się pojawić automatyczna myśl, która ma wpływ na ciało, ona znowu na zachowanie, a tu pojawia się emocja. Czyli jest to mechanizm zamknięty. I teraz w zależności od tego, jak my interpretujemy daną sytuację, co my z nią robimy, to taka też reakcja będzie dotyczyć, jakby będzie połączona z naszymi emocjami, naszym doznaniem w ciele, w momencie, kiedy na przykład przychodzi jakaś stres, przychodzi jakiś stres, przychodzi jakaś informacja, którą interpretujemy na przykład jako zagrażającą. I tutaj odnoszę się z powrotem do bycia w nadmiernym stresie, czyli niedbaniem o to, aby ten stres, nazwijmy to, redukować. To nasze zawężone pole, które na samym początku w reakcji z niedźwiedziem nas wspierało, w tym momencie będzie nas ograniczać. Dlatego ta nasza automatyczna myśl, już bez względu na to, czy dana sytuacja jest zagrażająca, czy nie, może niestety prowadzić nas do tego, że będziemy ją interpretować jako zagrożenie, a to powoduje, że nie jesteśmy w stanie widzieć całości obrazka, przez co zarówno nasze emocje, które mogą być, może to być lęk, może to być złość, może to być jakieś poczucie niepewności, no i ciało, napięcie najczęściej, różnego rodzaju sytuacje bardzo nieprzyjemne, sensacje żołądkowe i tak dalej, napięte plecy. Pewnie znacie to Państwo ze swojej pracy, prawda? I chęć ucieczki, zredukowania tego napięcia. No więc teraz, jak już mamy pewne podstawy teoretyczne, to chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć rzecz do tego, do Alberta Ellisa i Aarona Becka, to między innymi po to jest też taki notes. Dlatego, że jak się okazuje w badaniach, samo rozłożenie sytuacji, które się dzieją w moim życiu w tym modelu i zrozumienie, jak działam, jak mój organizm reaguje na konkretne sytuacje, jakie pojawiają się moje emocje, jak moje ciało reaguje, jakie myśli pojawiają się w konkretnej sytuacji, już wpływa bardzo często u wielu pacjentów na redukcję tego stresu, ponieważ ja mogę nie być tylko w tej sytuacji, ale mogę zobaczyć, że ta sytuacja jest w jakimś kontekście. Czyli sama obserwacja już zmienia bardzo często doświadczenie. Ale idźmy dalej. Dobrze. Więc pierwsze ćwiczenie wjeżdża na stół. Mamy jedzonko. Czy Państwo macie jakieś takie małe jedzonko? Ja nie jestem, jestem niestety uczulony na orzechy, ale rodzynki lubię. Tutaj natomiast mam śliwkę, taką przyjazną, bardzo taką sympatyczną, wyglądającą trochę jak taki, trochę jak mózg. Czemu nie? Bardzo ładny. No i tak się zastanawiam, macie Państwo może jakąś taką wspaniałego owocka, któremu będziemy mogli się przyjrzeć. To rozwiązanie, które, to ćwiczenie, które sobie za chwilę wykonamy, ono jest oczywiście z takiej grupy ćwiczenia uważności. Dzięki takiej praktyce uważności, gdzie będziemy w stanie zacząć zauważać w tym całym ferworze różnego rodzaju rzeczy, zadań, różnego rodzaju wyzwań, które przed każdym z nas stoją. Moim zdaniem Państwo jesteście w takiej jednej na linii z lekarzami, najtrudniejszej sytuacji jakby takiego narażonej na stres. Więc tak sobie
pomyślałem, że takie proste ćwiczenie, które jesteście w stanie Państwo wykonać w sumie w każdej chwili, na każdej przerwie, będzie dla Państwa bardzo pomocne. Więc, czy macie Państwo może takie owocki, bo nie widzę, czy jesteśmy razem, czy nie jesteśmy? Mamy, okej, okay, dobra, super. Pani Justyna ma, bardzo się cieszę. Zakładam, że Państwo też. Więc chciałbym, żebyście Państwo tak sobie popatrzyli na ten owocek. Jak on wygląda? Tak na chwilkę. Jak on sobie tutaj tak leży? Jak dotyka podłoża? Jak pachnie? No mój, jak taka śliwka typowo suszona. Jakie ma dziwne zmarszczenia. To jest główna rzecz, na której się teraz koncentruję. Jakie doznania z ciała w tym momencie do Państwa przychodzą? Może uruchamiają się ślinianki na samą myśl o jedzeniu? Jaki ma kolor? Może w żołądku coś tam burczy? Kto wie, zapach, smak. O, do smaku to jeszcze chwilka. A teraz proszę delikatnie, abyście Państwo wzięli w rękę i przyjrzeli się temu jeszcze bardziej z drugiej strony, tam, gdzie sobie leżało. I teraz smak, najpierw zapach i teraz bardzo delikatnie. Próbujemy. Czy to może przypomina coś, co Państwo, nie wiem, coś się Państwu uruchamia, jakiś obraz, zapach, smak. Do mnie przychodzi zawsze, przychodzą właśnie święta. Jak moja mama przygotowywała zawsze kompot suszonych śliwek, to jest dokładnie ten zapach. Piękny obraz. Rodzina, święta, spokój. I teraz, jakbyście Państwo zwrócili uwagę, jak próbujecie zjeść ten owoc, to co się dzieje w Waszych ustach? Bardzo powoli przeżuwając. Bardzo powoli. Ja będę trochę niegrzeczny, będę jadł z pełną buzią, ale myślę sobie, że jesteśmy w tak zaufanym gronie, że wybaczycie mi to małe faux pas. Ale zwróćcie uwagę, co do Was przychodzi. Jak się czujecie? Jakie myśli? O, ten Bomberski to takie głupoty gada. O nie, w sumie fajne ćwiczenie. Kurczę, nigdy tak długo nie jadłem śliwki. Faktycznie, rzeczywiście przychodzi coś z dzieciństwa. Ależ dużo doznań. Prawda? A jak już tak zjedliście i przełknęliście, zobaczcie, co się dzieje dalej. Na tym się nie kończy. To gdzieś sobie idzie. Organizm pracuje. Ile światów się dzieje przy zjedzeniu jednego owoca? Zobaczcie Państwo, przy takim prostym ćwiczeniu możecie na chwilę zatrzymać Wasz świat. Na sekundę. To może zająć 2-3 minuty. Cokolwiek macie, cokolwiek jest pod ręką, to jest moment, kiedy możemy poczuć, zastanowić się, kiedy ja to ostatnio jadłem, jaki obraz mi przychodzi, jak ja się czuję teraz, jakie emocje mi się pojawiają.
mnie osobiście bardzo to uspokaja i zwraca uwagę nie tylko na te myśli, które tak bardzo galopują, szczególnie w momencie, kiedy jestem w jakimś stresie czy w lęku, mam możliwość zatrzymania się. Na chwilę powiedzenia, ok, stop, ja rozumiem, że się martwimy, że jest dookoła wzburzone morze, ale może niekoniecznie to jest jedyna emocja, która w tym momencie we mnie istnieje. Może jest jakaś możliwość zwrócenia uwagi na coś innego. Jest tyle światów. Zachęcam Państwa też do praktykowania, to jest bardzo proste, znane ćwiczenie, również z dziećmi, zarówno we własnym gronie w domu, ale ewentualnie też z dziećmi, z którymi pracujecie. Jeżeli macie Państwo jakieś godziny wychowawcze, to popracowanie nad takim zatrzymaniem się dzieci. Oni są cały czas w lęku, oni też mają swoje napięcia. Dlaczego by im takiego ćwiczenia nie wykonać? Tutaj pan Robert pisze, że ciekawe ćwiczenie mające na celu uspokojenie umysłu. Oczywiście, spowolnienie galopującego czasu. Dokładnie tak, dokładnie tak. Bardzo często lubię używać analogii, jeśli chodzi o umysł i myśli, że są one trochę jak takie chmury, że teraz są takie, ja sobie takie obserwuję i zaraz będą inne. Teraz czuję się napięty, czuję się w lęku, interpretuję daną sytuację jako zagrożenie, ale jak już w tym jestem i pobędę i nie ucieknę, to zaraz się to też zmieni, to też minie. Jest taka ważna sentencja dla umysłu, to też minie. Idąc dalej. Kolejną rzeczą to jest kwadratowy oddech. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście się może z takim ćwiczeniem, tak zwany oddech po kwadracie. Nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa kiedyś słyszał o takim, naprawdę jednym z najbardziej dla mnie osobiście spektakularnych narzędzi, które pomaga w redukcji stresu, dlatego że oddech, nie tylko każdy oddech tak naprawdę redukuje ten stres, tylko właśnie taki, do który będę chciał Państwa za chwilkę zaprosić. Mianowicie tlen jest naturalnym naszym, bym powiedział, narzędziem do redukcji kortyzolu w organizmie, który właśnie się wytwarza w momencie nadmiernego stresu i utrzymuje się, jeżeli właśnie ten stres, napięcie, lęk się utrzymuje razem z nami, podtrzymujemy go swoim sposobem myślenia, to właśnie tlen przychodzi nam z pomocą. Ale nie chodzi o taki szybki, prawda, oddech, tak jakbyśmy uciekali, tylko chodzi o zredukowany, spokojny oddech. Oddech po kwadracie polega na tym, tak jak Państwo wiecie, kwadrat ma wszystkie boki równe i ma je cztery. Żadna nowość. Natomiast w kontekście oddechu po kwadracie i pracy z napięciem, ze stresem, wygląda to tak, że na jednym boku robimy sobie wdech, który trwa 3, 5, 10 sekund. To wszystko zależy od Państwa możliwości. Jak Państwo się czujecie, w jakim stanie macie płuca, czyli 3 do 5 sekund wdech. Zatrzymanie tego oddechu, jesteśmy na bezdechu. I wydech. Jesteśmy na pełnym wydechu. Zatrzymanie również te 3 do 5 sekund. I znowu 3 do 5 sekund na początek. Zatrzymanie 3 do 5 sekund. I wydech. 3 do 5 sekund. Przytrzymanie. Wdech. 3 do 5 sekund. Przytrzymanie, 3 do 5 sekund i wydech. Bardzo proste ćwiczenie, które każdy z Państwa może spokojnie sobie praktykować minutę, pół minuty, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, w zależności od możliwości, na przykład pomiędzy lekcjami.
które Państwo prowadzicie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak trudno to musi być. Znaczy, mogę sobie to tylko wyobrazić. Ja nie prowadzę lekcji, no teraz prowadzę webinar, no to jest to dla mnie stresujące, ale zupełnie co innego, jeżeli miałbym tam gromadkę dzieci, którzy tutaj coś między sobą tu dają znać, a tu mam materiał do przerobienia, ta interakcja jest zupełnie inna. Więc wierzę, że jeżeli Państwo macie dużo takich lekcji, no to może być to bardzo obciążające. A tutaj przychodzi proste ćwiczenie, oddech, wstrzymanie, wydech, wstrzymanie i ten poziom kortyzolu dzięki biochemicznej reakcji, która tutaj nam następuje z tlenem, dzięki wstrzymaniu, on się naturalnie obniża, naturalnie. Nie bierzemy żadnych tabletek, nie bierzemy żadnych leków, wystarczy odpowiedni oddech i trochę uważności, aby ten lęk czy to napięcie naturalnie, abyśmy mogli go regulować. Tutaj pan Robert napisał, że w przypadku braku śliwki w pracy nieraz pomaga odejście od komputera. Oczywiście spojrzenie w okno i patrzenie przez chwilę w punkt w oddali. Jak najbardziej. To jest również bardzo fajny przykład takiej praktyki. Ja bym nawet powiedział, że to nazwał bardzo dobrą praktyką też dla oczu, żeby prawda, mięśnie mogły sobie odpocząć od napięcia, więc zdecydowanie tak. Ale jak już Państwo jesteście przy tym oknie, to pooddychać po kwadracie, bądź skupić się, zadać sobie pytanie, jak ja się teraz czuję? Jakie doświadczenie jest w tym momencie, jakiego doświadczenia jestem świadkiem w sobie? Czego ja doświadczam? Jakie emocje, jakie myśli? Na co ja jestem taki zły? Jeżeli jestem zły, co mnie tak denerwuje? O co chodzi z tą irytacją? Dlaczego mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy? Czyli pojawia się myśl, która znowu napędza emocje. Ta emocja uruchamia napięcie z ciała i chęć ucieczki. A ta chęć ucieczki znowu, nazwijmy to podkręconą piłką, wraca do naszych myśli, to się nigdy nie skończy. I jesteśmy w kole, z którego jest bardzo trudno wyjść. Dlatego ta uważność jest tak niesamowicie ważna. No i pamiętajmy, dewiza to też minie. Jak się udało Państwu może pooddychać razem ze mną chwilkę, jak to doświadczenie? Jestem ciekaw Państwa opinii. Zaraz sobie pomaga. Cieszę się, że pomaga. To jest ćwiczenie, które ma swoją bardzo daleką historię. No tak, relaksuje, mi się podoba, cieszę się bardzo. Natomiast jest bardzo często właśnie stosowane w terapii lęków, również w różnego rodzaju zakładach psychiatrycznych. Stąd między innymi to ćwiczenie znam. Dobrze, to mamy już tak naprawdę trzy narzędzia. Idąc dalej. I teraz chciałbym Państwa zaprosić. O proszę, tutaj zanim przejdziemy do bezpiecznego miejsca, tutaj pan Piotr napisał coś takiego, że tak bardzo przyjemnie, cieszę się, przy oddychaniu można jeszcze wyłapać miejsce stresu i trochę je dokarmić, miejsce stresu dokarmić, rozumiem, że w sensie jakby zrelaksować, jakby żeby nie dokarmiać tego stresu, tak, mam nadzieję, że to o to chodziło, bo nie chodzi nam o to, żeby tutaj podkręcać stres, tylko raczej go rozładowywać, zakładam. A dokarmić spokojem. Okej, dobra, super, zgadzam się, karmimy spokojem stres i to zdecydowanie ma szansę pomóc. Jak najbardziej, cieszę się bardzo. Dobrze. Teraz chciałbym Państwa zaprosić na taką wizualizację, którą też oczywiście jesteście w stanie Państwo spokojnie zrobić ze swoimi wychowankami, bądź samodzielnie zrobić je również ze swoją rodziną, w czasie wolnym, prowadzić, no nie wiem, zobaczymy, jak jesteście Państwo otwarci na takie ćwiczenia. Bezpieczne miejsce. Jest to taka krótka wizualizacja, którą chciałbym, abyście Państwo zabrali też ze sobą po naszym spotkaniu, jest to miejsce, do którego będziecie mogli Państwo w każdej chwili, przepraszam, wracać. W każdym momencie, kiedy będzie jakieś napięcie, kiedy będzie bardzo dużo stresu, będziecie mogli sobie zamknąć na chwilę oczy,
pooddychać po kwadracie i wejść do swojego bezpiecznego miejsca, gdzieś tam w środku, pomimo tych wszystkich fal, tego wzburzonego morza, które się dzieje, tych stresów, napięć, lęków, żeby być i znaleźć w sobie to bezpieczne miejsce. Ale żeby to zrobić, potrzebuję, abyście Państwo zadbali o swoje, o swoją taką przestrzeń, na ile to jest możliwe. I chciałbym, żebyście Państwo nie robili tego ćwiczenia, jeżeli jedziecie samochodem. To jest podstawowa informacja, ponieważ będę Was prosić, żebyście na chwilę, w miarę możliwości, zamknęli oczy, ponieważ najprościej jest to ćwiczenie robić, ponieważ jest to tak zwane ćwiczenie in vivo, czyli w zamkniętych, przy zamkniętych oczach, w środku, gdzieś w sobie. I trudno, wyobrażam sobie, jest prowadzić samochód, wyobrazić sobie bezpieczne miejsce, no i myślę, że to nie jest najlepsza konstelacja, ale zapraszam wszystkich innych, którzy nie prowadzą samochodu, motocykla bądź innych rzeczy, abyście podążali Państwo za moim głosem. Zróbcie sobie miejsce, łyczek wody, zamknijcie oczy, weźcie głęboki wdech, tutaj przeponą, klatka piersiowa, wszystko pracuje i wydech. Wdech i wydech, spokojnie, taki przeponowy. Uspokajamy nasz ośrodkowy układ nerwowy i autonomiczny również, jesteśmy bezpieczni. Chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, jak się tak czujecie, jak sobie tak spokojnie oddychacie. Przenieście uwagę na swoje nogi, stopy. Troszeczkę wyżej, łydki, uda. Jak one się tam czują? Wdech i wydech. Może robią się troszeczkę takie cięższe. Nigdzie Państwa nie niosą. Wdech i wydech. Tak samo mięśnie brzucha. No, nie muszą Was przed niczym chronić. Mogą sobie spokojnie być. Tak samo ramiona, barki. Robią się tak przyjemnie, ciężkie. Na spokojnie. Wiszą sobie na takim wieszaku z kości. Jak już Państwo jesteście w takim spokoju i relaksie, zwróćcie uwagę na Wasze ciało, jak ono się czuje. Tak spokojnie i bezpiecznie. Chciałbym, żebyście Państwo sobie teraz wyobrazili takie miejsce, w którym czujecie się tak spokojnie, tacy zrelaksowani, tacy bezpieczni. Prawdopodobnie jest to miejsce, w którym mogliście Państwo kiedyś gdzieś być, albo jest to bardzo wyimaginowane miejsce, prawdopodobnie nikogo tam nie ma, pewnie jesteście sami. Może to być jakaś plaża, góry, jakiś domek nad jeziorem. Każde miejsce, które kojarzy Wam się z ciszą, spokojem, z tym stanem ciała, z tym takim zrelaksowaniem, bezpieczeństwem. Zobaczcie, jak się tam czujecie. Gdzie jesteście? Zobaczcie w prawo, spójrzcie w lewo. Zobaczcie, czy może pojawiają się jakieś dźwięki poza moim głosem. Może pojawiają się jakieś doznania w ciele, może jakiś wiatr, może słońce gdzieś grzeje pięknie. Możecie czuć to ciepło. Zobaczcie, co robicie w tym czasie. Jak się czujecie? Zwróćcie uwagę na to. Bądźcie uważni na siebie i na tylko siebie.
Jakbyście mieli tak pobyć i tak spróbować nazwać to miejsce, to jakiego słowa byście użyli? Jakbyście nazwali to swoje bezpieczne miejsce? Zapamiętajcie tą nazwę, która teraz do was przychodzi. Wdech i wydech. Wdech i wydech. To jest głównie to, czego wam potrzeba. Tlen, spokojnie, bezpiecznie. I teraz, jak już byliście w swoim bezpiecznym miejscu, chciałbym, żebyście powoli wrócili do naszego webinaru. Może się trochę przeciągnęli, no bo przecież w bezpiecznym miejscu można byłoby tam zostać na zawsze, a na mnie do końca o to chodzi. Można poruszyć jedną nóżką, drugą nóżką, troszkę barkami. Jak się państwo czujecie? Jestem ciekaw, czy udało wam się znaleźć takie bezpieczne miejsce, może jakoś je nazwać. Jestem bardzo ciekaw waszego doświadczenia takiego narzędzia. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, więc będę zobowiązany za informację zwrotną, jak się udało to bezpieczyć, jak się udało do tego bezpiecznego miejsca dotrzeć, jak wyglądało. Rozumiem, że jakby mamy taką jeszcze ciszę w eterze, dlatego że wszyscy jeszcze są w bezpiecznym miejscu. Bardzo mnie to cieszy, więc zachęcam do zapisania takiego miejsca właśnie gdzieś na kartce i za każdym razem, kiedy właśnie na przykład tak jak tutaj pan Piotr bardzo fajnie powiedział, jak będziecie gdzieś tam mieli tą krótką przerwę, to zawsze możecie wrócić do tego bezpiecznego miejsca, pomyśleć o właśnie o tej swojej, o tutaj pan Robert napisał, jakaś komnata, grota solna. Tak jest. I wrócić do tego bezpiecznego miejsca, do tego momentu, w którym ten umysł przestaje podrzucać te wszystkie najgorsze momenty, te wszystkie najgorsze rzeczy, które się mogą wydarzyć. I poczuć się przez chwilę bezpiecznie. Troszkę, ja to nazywam, zhakować autonomiczny układ nerwowy i powiedzieć mu, hej, jestem bezpieczny, nie muszę być cały czas w takiej nadaktywności. Ta nadaktywność wcale mi nie pomaga. Nie mogę widzieć przez to całego obrazka, więc potrzebuję się uspokoić, zobaczyć, jak ja się czuję, być trochę w sobie, poczuć siebie, poczuć się bezpiecznym, że te wszystkie pomysły, które mi ten umysł podpowiada, raczej te najgorsze rzeczy się nie zdarzą, bo przecież byłem w różnych sytuacjach w życiu i sobie świetnie poradziłem i teraz też sobie poradzę. I do tego właśnie są te narzędzia, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Oczywiście nasz czas tutaj już dobiegł końca, to jest 40 minut, nagrywamy już dzisiaj webinar 53 minuty, więc chciałbym państwu ostatnią taką może już mało terapeutyczną koncepcję, czy pomysł, czy kierunek podrzucić. Mianowicie kilka takich dobrych praktyk w kontekście radzenia sobie w stresie, z napięciami, relacje z bliskimi. Ja wiem o tym, że to jest bardzo, bardzo trudne. Ja sobie zdaję sprawę, szczególnie w COVID-zie jest bardzo trudne. Natomiast zadbanie o te relacje z bliskimi, o tą świeżość umysłu, o obserwowanie tych swoich myśli, tak traktowanie niektórych bardziej właśnie jak takie chmury, niż to, że to jest rzeczywistość. Chmury dzisiaj są takie, ale po każdej burzy wstaje dzień i po każdej burzy jest świeższe powietrze. Ja naprawdę wierzę, że tak będzie, a te relacje z bliskimi są dla nas kluczowe. To jest realizacja naszej podstawowej biologicznej potrzeby bezpieczeństwa i bliskości. To jest wtedy, kiedy mamy relacje z bliskimi, zarówno z naszymi najbliższymi, z naszymi dziećmi, żonami, mężami, prawda,
najbliżsi, przyjaciele, na tyle, na ile jesteśmy w stanie, online czy tam zdalnie, utrzymujmy te relacje, jakby nie dajmy się temu lękowi, tym napięciom, temu stresowi, aby nam to zabrało to podstawowe, jakże cudowne, leczące narzędzie, jakim są relacje z bliskimi. Mówmy im, jak się czujemy. Jeżeli odczuwacie Państwo lęk, napięcie, piszcie w tym swoim zeszycie zgodnie z tym, zgodnie z tym modelem ABC. Mam nadzieję, że któreś z tych narzędzi trafiło do waszego takiego złotego notatnika, aby zadbać o siebie jeszcze lepiej. No i kolejna rzecz, no ten czas na relaks, na zabawę. Ja wiem, że państwo, ja jestem w pełen podziwu. Ja wiem o tym, że państwo macie bardzo mało czasu. Jestem zadziwiony też tym, jak słyszę po prostu, jak nauczyciele pracują i że w ogóle tak się da. I wcale się nie dziwię, że przeżywacie różnego rodzaju napięcia, stresy, proszę mi wierzyć, mogę sobie to tylko wyobrazić. Trafiają do mnie, do gabinetu bardzo różni ludzie z różnymi trudnościami, no i między innymi jakby osoby, które są bliskie tej przestrzeni, tak jak Państwu, więc jestem w stanie sobie to w jakiś sposób wyobrazić. Natomiast pamiętajmy, że pomimo wielu burz, trudności, które się dzieją dookoła nas, ja bym powiedział, jedną z podstawowych rzeczy, którą potrzebujemy, to są relacje z bliskimi, czas na relaks i zabawę. My potrzebujemy to napięcie w jakiś sposób z siebie zrzucić właśnie poprzez zabawę, poprzez jakieś gry z rodziną, planszowe, czy wideo, czy czytanie książek, niekoniecznie jakichś rozwojowych, po prostu przygodowe, cokolwiek. Coś, co spowoduje, że nasze życie nie będzie takie monotonne i w tym całym, w tej trudności, bo nie damy rady. Nasz układ nerwowy biologicznie nie jest przystosowany do takiego poziomu napięcia, który w tym momencie jest nam serwowany, więc musimy świadomie podejść do tej sytuacji, która jest teraz. Więc ten relaks, zabawa, to jest podstawowa funkcja i potrzeba też naszego organizmu. No i ten czas dla siebie, tylko dla siebie. Nie dla dzieci, nie dla męża, nie dla żony, nie dla szkoły, nie dla pani dyrektor, nie dla rodziców, dla siebie. To jest mój czas i jego trzeba wydrzeć wręcz. Jeżeli tego nie będzie, no to świat stanie się monotonny, bezsensowny i to jest droga do depresji, do stanów lękowych, do napięć. Nie idźmy, naprawdę bardzo Państwa proszę, żebyście postarali się te pół godzinki. Godzina to jest, ja wiem, że to jest bardzo dużo w kontekście ilości zadań, które robimy, ale takie trzy podstawowe rzeczy. Relacje z bliskimi, ale takie otwarte, prawdziwe relacje, abyśmy mogli się z nimi podzielić zarówno tymi smutkami, jak i radościami, emocjami, doznaniami, wszystkim, co się dookoła nas dzieje. Czas na relaks i zabawę z bliskimi, z przyjaciółmi, na tyle, na ile to jest możliwe w ramach tych ograniczeń całych sanitarnych. No i też czas dla siebie. To jest po prostu clue. My musimy zachować jakąś formę takiej autonomii i poczucia wpływu na nasze życie, na nas jako jednostek, bo my nie jesteśmy mężami, żonami, my jesteśmy osobami, indywiduum. I trzeba o tym pamiętać, pomimo różnego rodzaju poświęceń, które w tym momencie wiem, że od Państwa też się wymaga. I z taką myślą i z takimi narzędziami właśnie jak model Alberta Ellisa, jak właśnie oddech po kwadracie, jak bezpieczne miejsce, prawda? To wszystko chciałbym Państwa zostawić z taką nadzieją, że po naszym webinarze choć jakaś część z Państwa zabierze to ze sobą w jakąś taką dobrą praktykę codzienności i dajcie znać, proszę, jak Wam idzie takie praktykowanie dbania o siebie też pod tym kątem emocjonalnym i psychicznym. Ja już chciałem powiedzieć, bo ja już się włączyłem, Mariusz, żeby powiedzieć, że nawet nie wiedziałem, ale wszystkie te trzy punkty jakby realizuję sukcesywnie, szczególnie od momentu edukacji zdalnej. Aha, okej, super. Ja się wrócę, dobra, za chwilę wrócę do ostatniego slajdu, ale rzeczywiście te relacje, znaczy relacje zawsze są ważne i zobaczcie, że dzieciakom teraz obecnie też brakuje bardzo tych relacji, tak? Dlatego na przykład u mnie jako admin Teamsa u siebie w szkole nie włączyliśmy im możliwości rozpoczynania własnych spotkań
i konwersacji, żeby te dzieciaki, na przykład ja widzę po moim synu między lekcjami, jak te przerwy, to oni wcale nie odchodzą od komputera, tylko spędzają te przerwy na relacjach takich właśnie, także przez internet, tak jakby byli w szkole, tak? No nie mogą sobie pobiegać, co prawda, ale te relacje są. Czas na relaks i na zabawę też jest ważny, tak, żeby znaleźć rzeczywiście coś, co nas lubi i czas dla siebie. I to jest chyba klucz tego, że ja w ogóle nadal jestem w dobrym stanie psychicznym tego wszystkiego. Chciałem powiedzieć, bo na przykład dla mnie czas taki dla mnie, to jest na przykład pójście na te pół godziny, czy tam do godziny pobiegać w lesie, albo właśnie pójście na siłownię poćwiczyć, to akurat na mnie działa. Natomiast każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i ja wiem, a mamy też, mimo że panowie, dziękuję w ogóle panu Robertowi, że taki aktywny tutaj, więc męskie grono aktywne. Ja wiem szczególnie, że u pań to jest takie jakby wybór mniejszego zła, tak? I bardzo często to dzielimy tą pracę na dzieci, na obowiązki domowe i później tego czasu dla nas nam nie starcza. Drogie panie, ja jako mężczyzna chciałem zaapelować, na pewno wasz mąż i wasze dzieci przeżyją, jak wy pójdziecie sobie na jogę, pójdziecie na Nordic Walking czy coś innego, tak zrobicie dla siebie i przez tą godzinę raczej ten dom się nie zawali, nie spali. A to jest bardzo ważne, żeby pamiętać jednak o sobie i robić coś dla siebie, prawda? Takie małe... A to się nie zawali. Dokładnie, a się nie zawali. Ja standardowo podrzucam oczywiście certyfikat, który jest w czacie, na Facebooku już rzuciłem, a oczywiście nagranie też będzie, to o tym powiem, natomiast muszę z tym owocem, co prawda nie próbowałem, bo ja tu czuwałem, ale wodę miałem, chciałem powiedzieć, bo nie wiedziałem, tak więc, że rzeczywiście taki sygnał do organizmu jest. Natomiast z owocem takim delektowanie się jedzeniem, to też jest fajna rzecz, prawda, bo to jednak tak troszeczkę spowalniamy w tym naszym życiu szybkim i jak ja patrzę tak naprawdę, ile rzeczy się dookoła teraz nas dzieje, ile tych wszystkich szkoleń, webinarów, ten cały cyfrowy świat, to wszystko to rzeczywiście czasami sobie warto jednak tak zatrzymać. I chociażby taką, ja tam śliwkę, tam jakąś tam bezę czy coś takiego bym skosztował. Kto jest za to, to podnosi rękę do góry, daje mi jakiegoś uśmieszek czy kciuka. No tam śliwką. Kosztuje to się babeczkę czekoladową albo bezę. Tak, jest to tak zabawny żart. Kto co lubi, ale bardzo dobre ćwiczenie też dla dzieci na ćwiczenie, jakby jest taka seria książek Uważność żabki, prawda? I takie ćwiczenie, skupianie się na tym naprawdę i w sumie to, co my dla dzieciaków wypracujemy, to też ze starszymi też się nada i też się dobrze sprawdzi, nie? No, bardzo ci dziękuję. Ja w ogóle dzisiaj siedziałem nie w tym miejscu, co zwykle prowadzę webinar, tylko siedziałem tak właśnie na fotelu, sobie właśnie tego spokojnego głosu Mariusza, czy słuchać w komfortowych warunkach. Moi drodzy, chciałbym wam zapowiedzieć kolejny webinar, gdyż odrobinkę nam się zmienia grafik i ten grafik rotuje ze względu na różnego rodzaju zmiany. Jak wiecie, zapewne teraz był opiniowany i czekamy na oficjalną i ostateczną wersję tak zwanego rozporządzenia potocznie nazywanego 500+. Pozwolę sobie na taki kolokwializm, czyli te 500 zł dla nauczycieli można doposażyć swój warsztat pracy, więc w sumie czemu by nie skorzystać, tym bardziej, że być może wam czegoś brakuje. Jeżeli nie wiecie, co można kupić, czy czego wam brakuje lub szukacie jakiejś pomocy, inspiracji, porady i tak dalej, to za tydzień ja jako chyba jeden z większych gadżeciarzy, zaraz po Dawidzie Łasińskim, czyli panu Belfrze, który też jest gadżeciarzem do potęgi, postaram się wam za tydzień w poniedziałek to pokazać. Zaproszę jeszcze kilku panów, między innymi Sławomira, który Sławek będzie Pieszczek, który też jest dużym gadżeciarzem i w ogóle Sławek, jak czasami wstawia filmiki ze swojej pracy zdalnej, to naprawdę u niego to jest prawdziwe centrum, słuchajcie, dowodzenia. Tak więc jeżeli was interesuje ten temat lub znacie kogoś, kto by chciał uzyskać trochę porady dotyczącej ewentualnych zakupów, co kupić, jak kupić, tak żeby później jakby ten wniosek, który napiszemy do dyrektora, jakby wszystko było w porządku i żeby te pieniądze nam zwrócili na koniec grudnia. To taki ciekawy, bo to obiecali, że zwrócą dopiero po świętach, ale dobra, słuchajcie, to zapraszamy was na przyszły tydzień.
Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja sądzę, że Mariusza jeszcze na wiosnę zaprosimy, jak już wszyscy będziemy do siebie dochodzić po tak naprawdę końcu semestru, prawda? Zdalnej edukacji przeżyjemy ten semestr, może trochę wypoczniemy, bo nie wiem, czy na ferie nam się uda wyjechać. Tak szczerze mówiąc, bo to tak wszystko troszeczkę na razie niezbyt. Znowu, nie wiem. Wygląda. Zobaczymy. Tak więc bardzo wam dziękujemy za dziś i do zobaczenia. Pamiętajcie, zawsze to poniedziałek 20.15 tutaj na tym kanale i na Facebooku, między innymi Fundacji Inspirujemy oraz Mentor System Audiowizualny, czyli nasz partner technologiczny, nadajemy. Tak jest. Dzięki piękne.